To była wyjątkowa akcja ratunkowa dla Odry. Wolontariusze Fundacji WWF Polska oraz Stowarzyszenia Przyrodniczo-Kulturalnego Pod Prąd udrożnili betonowy próg na Jemielnicy, który usprawni migrację ryb. Dzięki temu organizmy z zatrutej Odry będą miały szansę znaleźć schronienie. O szczegółach Katarzyna Polaczek. Od samego rana przy brzegu Jemielnicy nieopodal Czarnowąsów pracowały koparki. Wolontariusze niwelowali żelbetową konstrukcję, która powstała tu w latach 70. i przez pół wieku blokowała swobodny przepływ ryb. Praktyka w innych miejscach pokazuje, że jest to bardzo skuteczne. Jest to najtańsza metoda, żeby nie burzyć tego typu urządzeń, tylko przebudować je na bystrza kamienne, które umożliwiają rybom i innym organizmom wodnym migrację w górę. Niewielka rzeczka, która łączy się z Małą Panwią, a później wpada do Odry, może być remedium w przypadku zatrucia Odry, takiego do jakiego doszło latem 2022 roku. Wówczas w rzece mogło zginąć nawet 50% organizmów żywych. Niestety sytuacja jest taka, że na wielu dopływach Odry przed ujściem rzeki do Odry są jakieś bariery i ryby nie mają szansy wtedy wpłynąć do tego dopływu. I likwidacja tego typu barier bardzo pomaga i tym rzekom, łączności ekologicznej, migracji ryb, ale również Odrze. Udrożnienie Jemielnicy to niskobudżetowy projekt organizacji społecznych zrzeszonych w koalicji Ratujemy Rzeki. Wspólnie z działaczami Fundacji WWF w akcji udział brali także przedstawiciele Opolskiego Stowarzyszenia Pod Prąd. Edukacja jest najważniejsza, a jeżeli jeszcze dorośli do tego zrozumieją, że tak trzeba robić, to będzie bardzo dobrze. Zaczynamy od małych rzeczy, chcemy coraz więcej, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Przywracanie naturalnego biegu rzekom jest zdaniem ekologów sposobem na uniknięcie kolejnej katastrofy na Odrze. Takich progów dennych, przeszkód jest dość dużo, również jazów. Myślimy, planujemy, by kolejne inwestycje w tym kierunku wykonać. Koszt przebudowy progu wyniósł około 150 000 zł. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski.